11 października 2021. Jesteśmy w najważniejszym miejscu, gdzie władcy świata lubią robić plany. Jest to miejsce w centrum Hamburga. Proszę, mamy tutaj Scientologykirche, Kościół Diabła. Postanowili to specjalnie tutaj, w tym miejscu, bo w tym miejscu był pierwszy kościół, który wybudował Karol Wielki w 810 roku. Potem w tym kościele kościół rozbudował święty Ansgar, który został biskupem Hamburga 10 listopada 831 roku. No i tutaj zmarł na wygnaniu. W klasztorze przez nim założony wspomagały go listy świętego Ansgara. Święty 132 papież Benedykt V. Benedykt V urodził się w Rzymie 2 marca 915 roku, a zmarł tutaj na wygnaniu 4 lipca 965 roku. Potem w tym miejscu tutaj mamy Die Zeit. Z tyłu widać kościół świętego Jakuba. Jest droga świętego Jakuba. A te kamienie oznaczają, że kiedyś była tutaj stała olbrzymia katedra. Pierwszy kościół Karol Wielki. Drugi kościół i klasztor wybudował święty Ansgar. W tym klasztorze umarł święty papież Benedykt V. No a potem zaczęto tutaj rodzina polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, do której należał Adolf I, Adolf II, Adolf III, Adolf IV był jej pradziadkiem. Brat Brunona, biskupa, który założył Braniewo, był kolonizatorem, pośrednikiem między władcami. Budowali osadnicy z Hamburga i z Lübeck, budowali Tczew. No tam załatwił, tam była właśnie taka polityka po zwycięstwie z królem duńskim Adolfa IV Schauenburga. Zrobił ślub, że zostanie świętym franciszkaninem, co się tak stało, ale w międzyczasie ufundował 2 klasztory franciszkanów i dominikanów. Tam teraz stoi ratusz w tym miejscu. No i prowadził politykę właśnie małżeństwa. Był pradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, która urodziła się w dniu śmierci świętego Ludwika, króla królów w Berlinie, który założył jej dziadek. Jej babcia Bożena była siostrą czeskiego króla, z którym współpracował biskup Bruno. No, pośredniczył również w zakładaniu klasztorów dominikanek w Poznaniu. Klasztor dominikanek w Poznaniu powstał już po jego śmierci, zaczął być budowany za jego życia. Po jego śmierci w 1282 roku na ulicy Wronieckiej 9. Teraz tam walczy o mszę trydencką u Salezjanów nasz ksiądz Michał Woźnicki. Ksiądz Michał Woźnicki urodził się 20 stycznia 1936 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Tego samego dnia w Bremen urodził się obecny biskup Hamburga, Częczał, który wyszczepia wszystkich, przestępca. I tego samego dnia w Izraelu, 20 stycznia 1966 roku, urodził się człowiek, którego przeznaczyli jako księdza polskiego w Kaliszu. Ale pierw 9 sierpnia 1983 roku w Gdańsku musiał zginąć muzyk Jacek Stefański. No i ten Jacek Stefański był wtedy w Ameryce. No i przyjechał do Polski jako ksiądz Jacek Stefański. Mamy teraz takiego pana w Kaliszu, w
No bo reprezentuje. Kiedyś tam jeździli kapłani, którzy się uratowali z Dachau. Nie było żadnego wyzwolenia Dachau. Tego dnia Amerykanie zamordowali 560 kapłanów. No i teraz słynna sprawa z Jedwabnem. Krzyczą o 10 lipiec 1941 rok. Sprawca był w Hamburgu. No ale niestety, to był dzień, kiedy do Dachau przywieziono biskupa Neuhäuslera, który wyświęcił na diakona B16. I to dzień, kiedy przywieziono do Hamburga na likwidację biskupa wietnamskiego Leona, którego zamordowano 11 lipca w 1941 roku. I tego samego dnia do KZ Dachau w pojedynczej celi umieszczono biskupa Neuhäuslera, urodzonego przy Dachau 27 stycznia 1888 roku, 3 dni przed śmiercią świętego Jana Bosko, który widzi tą całą sytuację. Wszyscy święci, wspomagajcie.